obywatelki i obywatele. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. To już 35 lat. Pacyfikacja kopalni Wujek w koszalińskich źródłach i materiałach archiwalnych to tytuł konferencji i towarzyszącej jej wystawy. Obie, zorganizowane w koszalińskiej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego, przypomniały o dramacie stanu wojennego, aresztowaniach, internowaniach, strachu o bliskich, śmierci tych, którzy stanęli na drodze ówczesnej władzy. Wydarzenie otworzyło także lokalną perspektywę na to, co działo się od końca 1981 roku przez kolejnych kilkanaście miesięcy. Trzynastego grudnia wracałem z Koszalina do Poznania. Wysiadłem na dworcu w Poznaniu. Miałem wrażenie, że jest to oblężenie tego dworca przez rozliczne formacje, przede wszystkim milicję, ZOMO, żandarmerię wojskową. No, mało ludzi, mnóstwo mundurów. Wrażenie było okropne. Pod oknami budynków osiedlu stały skoty, wojsko, ogniska. No, ten obraz pozostaje człowiekowi na długo. Miało się wrażenie, że stało się, mamy do czynienia z wojną. Dzieci moje wtedy były na południu na zawodach sportowych, na południu Polski na zawodach sportowych. Strach, co się z nimi stanie i kiedy przyjadą, jak dotrą. Co się dzieje z kolegami, bo nie wiedziałam, czy ktoś został internowany, czy nie. Co będzie dalej ze związkiem. Jeżeli chodzi o Solidarność Nauczycielską, nie było jakichś internowań, natomiast od razu przejęto nasz lokal, zabrano dokumenty. Tak to wyglądało w pierwszych dniach. No a potem później w stanie wojennym, no to byliśmy weryfikowani, prawda, część straciła pracę. I ci, którzy działali, no zeszli, szczególnie w Kołobrzegu, do podziemia. Stan wojenny to nagle nic, nagle pusto, paru kolegów przestało przychodzić do pracy, okazało się, że są aresztowani, że byli, nawet ja nie znam do końca sprawy, że byli działaczami na szczeblu regionu i później pamiętam, że już od następnego chyba tygodnia po wprowadzeniu stanu wojennego co tydzień na stole w szatni leżała paczka gdzieś z tysiącem ulotek, biuletynów. I ktoś to przynosił, nie wiemy kto, i myśmy to brali po ileś sztuk każdy i w niej roznosiliśmy, rozdawaliśmy. No i pamiętam te czołgi, prawda, co demonstracja przez ulice miasta, te skoty, te opancerzone pojazdy wojskowe i czołgi jeździły sobie. Od tak, żeby po prostu robić wrażenie na ludziach. Dotykało to moich przyjaciół, moich kolegów, moich studentów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wielu było internowanych, po zwolnieniu z internowania aresztowanych. Wielu, mówiąc kolokwialnie, nie pozbierało się po prostu. Część moich studentów działających w NZS-ie dostała paszporty, bilety w jedną stronę, wyjechali za granicę. Towarzyszyła wystawa upamiętniająca 35. rocznicę uchwalenia stanu wojennego w Polsce, w tym pacyfikację kopalni Wujek, która nastąpiła 16 grudnia 1981 roku
i w wyniku śmierć poniosło 9 górników z kopalni Wujek, w tym Janek Stawisiński, ówczesny mieszkaniec Koszalina. I właśnie wystawa jest poświęcona temu wydarzeniu. Te dokumenty, które wystawiliśmy w gablotach, pochodzą głównie ze spuścizny Tadeusza Wałęsa, koszalińskiego działacza Solidarności w latach 80. oraz spuścizny Franciszka Saka i Krystyny Zalewskiej, a także udało nam się pozyskać parę dokumentów z prywatnego archiwum Pawła Michalaka, dyrektora delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, gmachu, który odbywa się właśnie ta wystawa. Ponadto na wystawie zaprezentowano też jeden dokument pochodzący z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie, konkretnie z Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Jest to notatka Służby Bezpieczeństwa o pogrzebie Janka Stawisińskiego w dniu 29 stycznia 1982 roku. I ta notatka była przeznaczona dla pierwszego sekretarza KW PZPR w Koszalinie, czyli wtedy najważniejszej osoby w województwie koszalińskim. Dramat czasów stanu wojennego i tragedię matki Janka Stawisińskiego przypomniał koszaliński artysta Zygmunt Wujek. Niezwykłe poświęcenie i determinacja matki, która straciła swojego syna. Byłem cały czas jak gdyby w kontakcie, bo mieszkaliśmy bardzo blisko siebie. Ja miałem tam pracownię na ulicy Pionierów, jeszcze na osiedlu, a pani Stawisińscy mieszkali na ulicy Bałtyckiej. Jeździła, szukała swojego syna. To miała część swojej rodziny, jak on tam zaczął pracować, a kończył tutaj technikum elektroniczne i tam znalazł pracę w kopalni Wujek, tak, w Katowicach. I po całym tym jakby zamachu jakby na ten status wolności, szczególnie wypracowany przez wieki, przez górników, kiedy z bliska, z 2 metrów, ten hełm ona przywiozła. Ten hełm, który został przestrzelony. Nie mogliśmy go ujawnić. Przechowany był na parapie u księdza Bożyczkowskiego. Z 2 metrów strzelano prosto w głowę, bez pardonu. Tak musimy sobie to zobaczyć, jak wyglądała pacyfikacja kopalni Wujek. I mimo, że w Katowicach istnieją kliniki takie neurologiczne i związane z tym, że można go było chłopaka uratować, bo jeszcze on żył. Żył do 25, 26 gdzieś stycznia. Można go było jeszcze uratować. Ale według statystyki nie pasowałoby to, że tylu zginęło w kopalni Wujek, więc rozsyłano rannych i prawie w takim ciężkim stanie do innych szpitali na terenie. Jego wywieźli do Gliwic. Zanim go znalazła, trwało to bardzo długo. To jest nasz bohater koszaliński, któremu jesteśmy winni jakąś cześć. Zresztą miasto też zadbało, że jest ulica Janka Stawisińskiego, jego obelisk. Dbają o to górnicy z kopalni Wujek. Dokumenty władz oficjalnych, władz państwowych, ówczesnych i partyjnych to starają się jakby stonować pewne nastroje wściekłości, niezadowolenia, żalu, goryczy społeczeństwa z tego, że władze komunistyczne ówczesne tak w sposób brutalny zmasakrowały górników protestujących, strajkujących w kopalni Wujek. Bardzo ciekawa też jest relacja wspomniana przeze mnie Służby Bezpieczeństwa z pogrzebu Stawisińskiego z 29 stycznia 1982 roku. Ponieważ ona wspomina, że generalnie sama msza w kościele Świętego Krzyża w Koszalinie oraz uroczystości pogrzebowe przebiegały w sposób spokojny, gdzie nie było żadnych jakichś demonstracji, jakichś nastrojów antykomunistycznych. I przytoczono w tym dokumencie bardzo obszerne wystąpienie franciszkanina ojca Rajmunda, który wygłosił wzruszającą mowę pogrzebową na grobie Janka Stawisińskiego, gdzie mówił o tym, iż jeszcze rok temu władze komunistyczne zapewniały przy otwarciu pomnika stoczniowców zamordowanych
grudniu 70 roku zapewniały, że nigdy robotnicza, górnicza stoczniowa krew zostanie przelana, a po roku znowu zaczęły się masowe mordy, pacyfikacje protestujących górników i robotników polskich. Konferencji towarzyszyła jeszcze jedna wystawa, przypominająca o tym, że rok 2016 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Cichociemnych było tylko 316. Wojnę II, wojnę światową przeżyło 200. I dokumenty, akta jednego z tych 200 cichociemnych znajdują się w naszym archiwum, za co jesteśmy bardzo wdzięczni panu Stanisławowi Żadnickiemu, którego wujek Stanisław Osowski z Jastrzębiec II był cichociemny. Trzeba powiedzieć dość, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności. Obie wystawy w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie można oglądać do końca stycznia.